Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek South Park, kijek, prawdy, badyl, przeznaczenia, tak nie, ale prawie było. Dobra, sprawdźmy jakie mamy zaraz misje, od razu się napiję, klasycznie jest herbata w kuflu. O Jezu, ta herbata jest świetna. Cztery łyżki cukru, jeszcze w miarę gorąca herbata. Owocowa, dobra, pięść, to jest świetne. Nie będę mówił jakiej firmy, bo wiecie, lokowanie produktu, a teraz w tych czasach, jak tylko powiesz nazwę firmy, od razu ci mówię, że jesteś sprzedajną szmatą, więc nie będę mówił. No i po prostu zobaczymy, o co chodzi. Ala Gora, tutaj nie mogę nic tutaj w tym momencie zrobić, tu nie przejdziemy. Skoro wiesz już, jak korzystać z podstępnego piskacza, spróbuj coś tam. Dobra, to lecimy w takim razie, biegniemy do misji. Telefon nie będzie mi, mam nadzieję, pikał. Miejmy nadzieję, że nie, bo telefon niestety nie jest tutaj najistotniejszą rzeczą we wszechświecie, jaką chciałbym, żeby South Park mał. Dobra, to tutaj. Folks, there's nothing to be concerned with here. Absolutely nothing out of the ordinary is going on. We're simply getting ready for the grand opening of a new Taco Bell. New Taco Bell opening soon. Very big Taco Bell. It's gonna open in a few weeks. Thank you. Will this Taco Bell be serving enchiladas? What? Well, is it gonna be a full menu Taco Bell, or is this gonna be one of those Taco Bell KFC combos? We got a guy out here asking a lot of questions. Just stick to the script as laid out in the protocol. But he wants to know if the Taco Bell will have enchiladas or not, sir. Damn it, we don't have a contingency for that. Michaels, isolate and neutralize the threat. Yes, sir. Look, it's a simple question. If this is going to be a huge Taco Bell, will it serve enchiladas? I think we have a right to know. Mark? Folks, we know you're all very excited, but for your safety, we ask you stay clear of the construction site. Mark? The fuck, man? What the shit? To było kuźwa smutne! Ała! To bolało. Jeszcze mogę go kuźwa obrabować, no żartujesz. Ta gra jest kuźwa okrutna. Sweetie? To... Ta babka nie kmini, ona w ogóle tak, mąż, tutaj babka takie, co się stało, halo, nie kmini. Co się dzieje, what the fuck, co to jest, co się odprawia, to było smutne, że go zabili, come on. Naciśnij zwolnij G, kontroluj swój pierd za pomocą myszy, naciśnij zwolnij G, dobra. A, lewy, aby zdetonować. Każdy, kto zostanie podświetlony podczas detonacji podstępnego piskacza, pobiegnie w jego kierunku. Dobra, czyli muszę tak zrobić. Sounds like someone's having car trouble. Sorry, absolutely nobody allowed past. Check back in a few weeks. Thank you. Fuck. Don't you know any way to get past people? God damn it, moment. Jeszcze raz. What was that? Is somebody here? I'll find you. Okej, jest. Czyli trzeba było trochę tak, nie trzeba było biec, tylko pójść. To logiczne, jak się biegnie, to się wydaje głos. Nie móc prześlizgnąć się obok nich lub zwabić ich w miejsce, gdzie może wyeliminować ich bez walki. Dobra, czyli nie muszę z nim walczyć, To nie jest mądre. Dobra, wejdźmy najpierw tutaj. Ciekawe, czy to działa na... To działa jakiś czas chyba, nie? Dobra, kawałek świecącego kryształu, zepsuty pistolet laserowy, mikstura urodzenia i kamień księżycowy. Sup, on mnie nie widzi? Co za idiota, ja pierdzielę. Czy nie, żebym narzekał, nie? Nie, żebym narzekał, ale... What the fuck? Nie, koleś mnie kurda nie widzi, to jest piękne. Dobra, teraz sobie tutaj przejdziemy. Teram. Zamknięte. Oj, blin. Dobra. Momencik. Czyli muszę jakoś chyba tam pójść. Dobra, okej. Rozumiem. Sounds like ketchup in a squeeze bottle.
Dobra. Jest. Czyli to trzeba było zrobić. Dobra, kminie. A to nie idzie nam na jeszcze wcale tak źle. Kamienny młot. Okej, mamy broń, tylko czy to jest broń na mój poziom? Zaraz sobie zobaczymy. Nie mam. Miecz na jeźdźcy, to jest lepsze. 187 razy 2, to razy 3 daje, więc to jest lepsze, to jest lepsze. Idealny atak niszczy tarczę. Zadaje więcej obrażeń, zaczyna krwawić. Nie, 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 to jest zdecydowanie lepsze, to nawet nie ma co tutaj dyskutować, prawda? Teraz jeszcze sobie zobaczymy, czy tutaj coś jest, może jakiś... Te gotyckie rzeczy nic nie dają. Tak, jest. Więc po prostu może weźmy jakieś lepsze rzeczy, chyba. Wydaje mi się, że to jest takie logiczne dosyć. Dobra, mam tutaj czwarty, piąty... Traci wiarę w ludzkość z każdą turą. Kombinezon kosmity. Daje tarczę, a to? Podczas korzystania z łuku. A to? Dobra, to damy. Druida i jeszcze co tu jest? Rękawice druida chyba, bo tutaj nic. Minus 20 do charyzmy. Ja pierdziele. To jest gówno, a nie ten. Gówno, a nie ekwipunek, więc to dobrze, że ja to zmieniłem teraz. Szkoda, że tak późno. Mogłem to już wcześniej zmienić. Ja nie skminiłem, że to będzie takie dziadowskie. Emo jednak mają trudno. Mają problemy. No, mają problem, jeśli chodzi o takie rzeczy. We've contained all we can, but there are no guarantees an outbreak will not occur. And does the alien liquid appear to have the same effect as last time? I'm afraid so. When the alien waste reacts with organic material on Earth, it turns things into Nazi zombies. Oj, blin. Matko Boska, to jest po prostu piękne w tej grze. Here we go again. God damn it. I'm so tired of Nazi zombies. It's so overused. If the wrong person gets their hands on that green toxin, it could totally spread, and we have a big problem. All right, we're gonna have to completely obliterate everything in a 3-block radius. Find locations for the bombs and bury it all. Then make up a fake story about an earthquake. We can contain the outbreak this time if we act quickly enough. Let's move! Everything we've just talked about has been recorded onto this tape. I'm going to leave it alone here for a few minutes, then come back later and have it encrypted and locked away so nobody ever hears what was said in this meeting. Yes, good idea. To jest tak prześmiewcze po prostu. To tak nawiązuje do Stanów Zjednoczonych i ich polityki, że to jest aż straszne. Come on, nawet mnie nie zauważyli. Ej. Co? No ludzie złoci, no nie. Czekaj. Muszę zobaczyć, ile on ma życia. Ten bombel. 588, 121 pał. To lekko, dobra. Nazi zombiak, więcej informacji. Powraca do życia wkrótce po śmierci. Czy on ma dwa życia, czy mi się wydaje? No nieważne. Ignoruje wszystkie obrażenia od obrzydzenia. Otrzymuje 50% więcej obrażeń koszernych. To znaczy koszernych. Czyli czym ja mam go atakować? Nie kminie, nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, miecz na jeźdźcy? Czy co innego? Może na razie te czary, jak już mamy. Nie no, przywołanie to nie, zdolności. Oddech smoka, niech będzie. Spróbujemy, chociaż. Niech się pali, dobra. I teraz będzie to wiele łatwiej go tam ściupić. Dobra, AD, lewy, gdy zobaczysz, dobra. Bach! Giben coś tam. No i dupsko, koleś. No i niestety nic się nie udało skminić tutaj. Nie, 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 nie butelka. Miecz na jeźdźcy i będziemy cię siekać. Tylko dwa. Ale no on już zdech. No to słaby był dosyć. Poziom 9, zdolność odblokowana. Zabierz magnetofon, dobra. A najpierw sobie przeszukamy. Naszywka z pentagramem, wypolerowane buty. O Jezu. Dobra, naszywka z pentagramem, co oni mają? Kamizelka funkcjonariusza. Wydaje mi się, że to będzie... a nie mogę jego broni wziąć? Szkoda, że nie mogę. To by mi dopiero dało jakąś przewagę, ja pierdzielę. Po prostu byłbym wtedy mocarny. No dobra, nieważne. Przeszukamy jeszcze tego ziomka. Rękawice taktyczne funkcjonariusza, dobra. Weźmiemy wszystko oczywiście, co się da. Jeszcze bym chciał... Moment. Nie. Strzał. O, liczyłem na coś bardziej spektakularnego, szczerze powiedziawszy, i troszeczkę się zawiodłem.
Ale nieważne, myślałem, że to jakoś wybuchnie, nie? Będą wielkie wybuchy, jakieś masakracja, nie. Nie było kuźwa nic. Co to daje, że ja tutaj takie wypuszczam? No nie wiem, nic tu nie daje, dobra. Sprawdźmy sobie od razu, jak to wygląda. Czy tu jest coś jakiegoś lepszego? Jest 8 poziom, kij. No nie ma nic tutaj lepszego akurat, ale tutaj może być. Hełm funkcjonariusza SWAT. Zaatakuj ponownie, kiedy zabijesz przeciwnika. Okej. Więcej obrażeń. Jakbym to założył? No nie no, hełm funkcjonariusza jest dosyć słaby, więc nie będę go zakładał. Ma wyższy poziom, ale jest słabszy. Kamizelka. Kuloodporna, ale niestety podatna na wszystko inne. To znaczy, zwiększa siłę zdolności, gdy poziom zdrowia spadnie, dodaje... Ej, to jest niezłe, a to mi co dodawało? Otrzymuję 30 punktów obrażeń, pipa większa, gdy zadajesz... Ale to jest dlatego, że zaraz, modyfikuj. Modyfikuj i będzie odłóż. Dobra, wstecz. I teraz tu bym chciał sobie zmodyfikować. Tylko co ja chcę tutaj sobie wsadzić w tą kamizelkę? Bo ona mi daje strasznie dużo obrony i to jest fajne. Poziom 4, może jakieś takie wyżej poziomowe. Poziom 8. Ataki dystansowe zadają 40 więcej obrażeń. Zwiększa przyrost pieniędzy. Ataki bronią białą zadają 50 więcej obrażeń. To z bronią białą jest całkiem spoko. To co jest, dodaje 15 punktów pancerza. Też jest spoko. Dobra, zobaczmy. Bo dystansówek za bardzo nie używam, więc to nie ma sensu. Ale może przyrost pieniędzy by w takim razie tutaj dać. Bo pieniądze w sumie też są istotne. A za pieniądze kupię sobie wszystko inne. Dobra, na razie bronią białą weźmiemy i tutaj nie będziemy się bawić. Jak ludzie to zobaczą po prostu, to jest tak kuriozalne. No dobra, tu mam też jedno, mogę wczepić. Tu jest co? Zwiększa obronę na początku bitwy, a co? Daje 10 punktów pancerza, obniżając... Dobra, to jest niezłe. 15% mniej obrażeń przy bloku. To jest też dobre, ty. Zakładam to. Jezu, ile ja mam teraz... Masakra. Podczas leczenia. Odłóż. I teraz jeszcze ulepszymy sobie to. Tutaj mam wszystko wczepione. Tutaj mam tylko jeden slot, tu mam jeden slot. I modyfikuj. Co my tutaj mamy? Może teraz te pieniądze? Przyrost pieniędzy o 20%. Dobra, wyposażymy to i będę pieniądze jeszcze zbierał. I tak mam tych pieniędzy sporo, ale jednak fajnie było mieć ich więcej, prawda? Jeszcze jakby się tutaj dało inwestować w tej grze. O, Jezu. To by już w ogóle był kosmos wtedy. Ja pierdzielę, to by już była masakra. Dobra, ulepszyliśmy sobie wszystko. Mamy dosyć podkokszoną słod. Jak to pięknie wygląda. Przecież jakby ktoś to zobaczył, takie, ej, skąd masz to do kamizelki? Jakieś tutaj by się, wiecie, działy rzeczy, ale... Ej, nie, wracaj. Muszę ten zabrać, przecież o tam muszę iść. Wejść i zabrać ten dyktafon. Faktycznie nudno wygląda ta. Opaska na ramię, peruka z pasku, bo mikstura siły. Nie mogę tego wziąć. Ta mikstura siły to na jakiś czas to zwiększa, czy... Zaraz zobaczymy. Mikstura... Siły. Preparat przy tej 4000 zwiększa twoją siłę ataku i obrony. No nie mogę tego wziąć. Dobra, walić, trudno. Bo tutaj tak naprawdę mógłbym to podnieść, ale po co ty? Tu jest jeszcze coś. Chin Pokémon. Spluworyl. A to nie wyglądało jak Chin Pokémon. Takie trochę, kurde, mylące jednak. Takie, no, mylące. Jeszcze tutaj mamy jakąś szafkę, zobaczmy co tutaj w środku jest. Cewka Tesli. Zbadaj. Idealny atak zadaje dodatkowe 50 punktów. To jest dobre, ty! Ja to zaraz sobie zamontuję w broni. Bo to jest super. Zaraz, co ja mam teraz zamontowane? 25 punktów obrażeń od mrozu. Spoko, ale to mi zadaje 50 obrażeń szokowych. No to z czym do ludzi, prawda? Tam to jest na 8 poziom, a tu jest od mrozu też. 50 ogniowych, ty. To nie wiem w sumie, co by było najlepsze. Szokowe byłyby chyba najlepsze, bo to jest ogniowe... To jest na 9 poziom, ale to daje w zasadzie prawie to samo. Tylko, że inny żywioł. Dobra, daliśmy sobie to. Coś, kurde, świeci ta broń, ja pierdzielę. Bzykuszki są na tej broni. Ajajaj. Pamiętam, w The Thailand się nagrało, to właśnie były bzykuszki. Wróć na zebranie rady rodziców, nie ma problemu. Dobra, to mam już ten... Mam już tą broń, fajnie. Ua. Bąbel go zabił. No nieładnie, nie fajnie. To teraz bym musiał tego nazi zombiaka zabić, czy...
Ej, to mi się podoba. Nie wiem po co to włączyłem, ale to mi się podoba. Będzie można jakoś z tego skorzystać pewnie. To można zamknąć. Też nie kminie po co, ale można. Przecież można. Dobra. Czy tutaj jeszcze coś jest takiego szczególnego? Nie widzę, żeby coś takiego było, więc po prostu może wrócimy tutaj, w tą stronę. O, macz. O, fuck. Dobra. Stłuczemy ich, to będzie dodatkowy exp, nie? Riposta, git. Dobra. Ty, za mocno! Okej, ja sobie zaraz z wami poradzę, chłopaki. Przywołania, bo patrzę, że to będzie ciężko. Przywołuję Jezusa, aby oczyścił wrogów z grzechów świętych ogniem artyleryjskim, zadającym koszerne obrażenia. Koszerne, tak? To te nazi zombiaki mają coś tam z koszernego, dobra. Który jest najsilniejszy? Muszę kamerkę na chwilę wyłączyć. Nie, nie przestawiłem tego jeszcze. Ten ma największe te. Dobra! Bang! Ogień krzyżowy. Ja pieprze, co tu się stało? Jesus, kuźwa, jak ja po prostu nie mogę z ciebie. Nie wiedziałem, że to aż tak dobrze działa. To ciekawe, czy... Ciekawe, jak to teraz... Będę musiał to pewnie odnowić jakoś, nie? Ten cały... Jezu, wszyscy pozabijani, matko boska. Brutalna jest ta gra. Od Timiego jakaś tu na tablicy nowa wiadomość. Timmy. Aha, wszystko od Alagora po kolei tylko. No fajnie, 39 znajomych na fejsie. Czyli słabo to trochę wygląda. Trzeba będzie, wiecie, troszeczkę do grup dyskusyjnych podłączać i wiecie, tam sobie przytośtać przyjaciół, znajomych i innych takich bombli. No bo jednak to wstyd mieć tak mało znajomych na Facebooku. Czy ja nie wiem, jak się nazywa tam ten portal społecznościowy w South Parku, nie mam pojęcia. Helikoptery w ogóle latają, masakra. Dobra, gdzie jest ta rada rodziców? Gdzie to było? Moment. To było tutaj? Sojusz z gotami, wróć na zebranie rady rodziców. To tu muszę chyba iść. A ten sojusz z gotami to jest jakiś quest główny? O tego Alagora na razie nie stłamszę. Temu muszę oddać. Zawrzej sojusz z gotami. No właśnie, tylko jak ja mam tutaj... Mhm. Goci nie dołączą do ciebie, póki nie dowiedziesz, że jesteś jednym z nich, a nie konformistą. To pozyskaj... No to jest w sumie to. To jest w sumie to, czyli będę musiał chyba to wykonać. Znajdź wszystkie skupiska bezdomnych i pobij ich mieszkańców. To jeszcze muszę jednego bezdomnego znaleźć, tylko nie wiem, gdzie on może być. To jeszcze dwóch i tutaj to później, zmarnowana skrytka. No to zaraz do niego pójdę. Dobra, to w takim razie idziemy na te spotkanie Rady Rodziców, czemu nie? Już mam wykonane większość questów, które są mi tam potrzebne do ogarnięcia. Tędy. I się przeniesiemy od razu, żeby było sporo szybciej. A żeby nie zapieprzać wszędzie z buta, bo to nie ma sensu. To nie ma większego sensu. I to będzie tu? Tu jest ta rada rodziców, czy to jest gdzie indziej? Nie, to jest gdzie indziej. Poczekaj. To nie w tej szkole chyba. Elementary. Park County Community Center. Dobra. Dobra. Spoko. Pójdziemy na radę rodziców. Powiemy im, że no chłopaki niestety, ale marnie. Temu muszę powiedzieć bomblowi. Okej. Dobra, ukończyłem zadanie. Fajnie, że ukończyłem. Ulepszenie dostępne. Zaraz sobie zobaczymy, jakie tu ulepszenia są. Zdolności. Tu mam, wszystko mi ta kamerka zasłania. Jedno dostępne, dobra. Ale nie mam za bardzo gdzie indziej tej kamerki dać. Naprawdę, to jest marnie jest gdziekolwiek indziej ją dać, bo wszędzie będzie przeszkadzać, a tutaj przeszkadza chyba najmniej. W co ja chcę zainwestować? Może w to? Jakieś dodatki? Potrzebnych znajomych. A ile jest dostępne teraz? Mogę... Nie, muszę jeszcze 5 znajomych. Marnie. Magia na razie nie. Zdolności. No i tutaj coś by ulepszyć. Piorun przeskakuje do kolejnego dodatkowego celu. A tu? A tu? Przeciwnicy drętwieją. Zwiększa się skuteczność ich ataków. Zmniejsza! Co ja pieprzę? Dobra. To może to? Nie jestem pewien, bo to do dodatkowego celu.
Albo może to ulepszyć, bo wtedy by było no najlepiej. Tego praktycznie nie używam, ale z tego... Dobra, najpierw to sobie odblokujemy. Tak jest. I teraz zaczniemy odblokowywać ten tutaj, czyli ten podmuch mrozu. Zaczniemy teraz to ulepszać to. Mi się wydaje, że to jest całkiem spoko pomysł, całkiem mądry pomysł. Dobra, nie mam jeszcze... No w zasadzie to kurde, większość już ich mam, tych chin pokomonów. No mam 17, a potrzeba 30. Sprzęt? Tutaj sporo jeszcze nie mam. Kurna, ile tego jest? Nie wiem w zasadzie nawet, gdzie tego szukać. Dobra, damy radę. Tutaj co? Przeniesione siedliska żuli. Jeszcze jedno gacie i... Jezu, te dzieci to ja zbieram tak naprawdę. Przedmiotowe traktowanie dzieci. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Ja nie oceniam. Ja nikogo nie oceniam. South Park rządzi się swoimi prawami. Ja tu nie będę nic dokładał. Dobra. Cześć, koledzy. Mam dla was informację. Ale zamieszam kijem w mrowisku. What kind of Taco Bell is it going to be? When are they going to be finished building it? All right. We're going to have to completely obliterate everything in a 3-block radius. What? Set charges underground to blow up the area and bury it all. Then make a fake story about an earthquake. They're going to just blow up 3 blocks? Sons of bitches. You sons of bitches! What gives them the right? I knew there was more to this. It's not a simple Taco Bell we're dealing with. It's the most massive Taco Bell ever built. You see, ever since the whole Doritos Locos Tacos thing, Taco Bell thinks they can do whatever they want. Well, not here. Not in our town. You've done well, new kid. We're not going to let Taco Bell win. I'll take that picture you wanted now of you with the PTA. Nice. I'll send it to you. Ciewo, suka! Nie, koleś, to nie wygląda tak! Tu są kosmici, come on, jesteście ślepi wszyscy, Boże! Ta rzeczywistość w South Parku jest tak cholernie przerysowana, że to aż normalnie aż kuje w oczy, nie? Ale to właśnie to jest... Tak South Park działa, że on wyśmiewa wszystkie tutaj... Tak popkulturę, wyśmiewa w zasadzie wszystko, co się da. Dobra, mamy tutaj nazi zombiaków, fajnie było ich tutaj pokonać. Dobra, ja ich pokonam. Dajcie mi chwilę. Dajcie mi chwilę, ja ich pokonam. Big mistake. Big mistake. No dla was to na pewno. Trochę mam tego życia u tych postaci, fajnie. Przywołania, no i mam... Jezusa już nie mam. Nie wiem. I teraz tylko tak, dajcie mi znać, czy to jest tak, że to się odradza jakoś ta umiejętność, czy to trzeba gdzieś coś tam, czy jak to działa. Bo jeśli ja tego użyłem, a to było jednorazowe, to trochę średnio, trochę słabo, no ale cóż. Zdarza się. Jeszcze mam to kupę przecież. Dobra. A, krwawienie razy dwa jeszcze. Świetna jest ta broń, uwielbiam. Dobra, mam nadzieję, że wy sobie to odnowicie wszystko, czy nie? W sensie życie. Czy to tak nie bardzo z tym będzie? Trochę słabo. Moment, tu było 2 zombiaków przecież. Gdzie jest następny? Jest ten drugi, co go biłem. Chcę 2 przeszukać, dobra, jest. Jezu, to w ogóle, jakie to jest makabryczne. A ten dzieciak, dzieciaki sobie po prostu tutaj łażą. The fuck is going on? Dobra, no spoko, no ja tam nie mam nic do tego, nie? Teraz trzeba się tylko za gota przebrać. Chyba z powrotem. No bo oni mi przecież nie przepuszczą. Twój gota i... gotyckie rękawice. Zero po prostu jakiegokolwiek pancerza. Ale trudno, no. Czekaj, może, no gdzie może być ten jeszcze bezdomny jakiś? Nie wiem, nikt mi nie. Tu? Nie mogę do szkolnej kuchni. Dobra. Chłopaki, dziewczyny. Wow, he did it. Nice. Yeah, but he's still not goth. He'll have to pass the final test. You may look goth, Frodo, but can you dance goth? Co? Wow. Less enthusiasm. Totally fucking bullshit. That's not how you drink coffee. You call that smoking? I'm feeling the rage. I like what you did with your coffee there. Whoa, apathy combo. Poszło. What do you think? He's pretty goth. He's pretty goth, right? Yeah, that was pretty good. I felt his pain. All right, new kid, you've officially proven yourself. Yeah, just tell us where you need us and we'll be there. Come on, people! Come on, people! What the fuck?
Co tu się odpierdzieliło najlepszego? Przestałem ogarniać jakoś już tak, nie wiem kiedy, ale w którymś momencie przestałem w ogóle ogarniać, co się w tej grze dzieje, ale nieważne. Dobra, mamy wszystko, co trzeba, przebrałem się z powrotem. Zwerbił gotów. Czy ja mogę tutaj przejść? Nie, to jest zamknięte. Ukończono zadanie, teraz muszę chyba do Cartmana wrócić, tak mi się wydaje. Powiedz się po stronie ludzi, walcz po stronie elfów. Ja też, że po stronie ludzi będę walczył. Wolę Cartmana, kurde, jest o wiele ciekawszy. Elfy są plugawe, parszywe i są głupie. Zaczynałem po stronie ludzi i będę po stronie ludzi, trudno. Elfy mnie znienawidzą. Dobra. I zobaczmy, czy tu są jeszcze jakieś questy. Takie dodatkowe. Tak mi się nie wydaje. Skylem. No, tutaj. A resztę questów chyba trzeba później wykonywać dopiero. I się zastanawiam, jak długa ta gra jest. I w sensie, ile jeszcze mi questów zostało. Jeszcze nie mam jednego zaklęcia pierdzenia, więc w sumie to jeszcze coś musi zostać, nie? Jeszcze czegoś mi tu brakuje. Ciekawe, gościu, czy masz mi coś do zaoferowania? Bronie jakieś? Ha. To jest lepsze. Topór powstrzymujący. Bo to wszystko jest gorsze chyba na razie. To kosztuje. Tylko 12 to kosztuje? Jezu, ja mam dużo kasy teraz, tak patrzę. 220. A miałem chyba poniżej 200, nie? Na początku tego odcinka, tak mi się wydaje. Ua. Jeszcze ognisty miecz tutaj jest, ale na razie mam jeszcze za niski poziom. Chyba że ja bym to kupił. I to nie jest taki głupi pomysł wcale, wiecie co? Kupię to. I po prostu założę to, jakby miał 10 poziom, nie? No to mi się wydaje taki całkiem spoko pomysł. Pancerz KKK. A tu jest od... Fajny zestaw, tylko że ja jeszcze nie mam 11 poziomu. Chyba żebym to kupił. Na później sobie. Nie wiem, zobaczymy. Lance. Lansu nie potrzebuję. Ja wyglądam i tak po prostu prześwietnie. Wyglądam idealnie, tak jak powinienem wyglądać, więc... Nie, nic nie będziemy. Słabe masz te naklejki, gościu. Naszywki na stroje. Też nie za mocne w sumie, powiem ci. A tu nie potrzebuję nic. To sprzęt kupić? W zasadzie to kupię, trudno. Będziemy zarabiać jakoś na ten sprzęt. Ja mam jeszcze 161, dobra. No to git w zasadzie. Mogę sprzedać jakieś rzeczy w ogóle. Tylko ja na razie nie będę tego sprzedawał, z racji tego, że no tutaj mogę śmieci jakieś sprzedać. Mam trochę tych śmieci. Ewidentnie. Ale na razie mam pieniądze i nie będę tu nic sprzedawał. Okej, myślę, wydaje, że okej. Tu coś jest? Kto ci tak powiedział, gościu? Że nie można być tym? Ktoś tak mówi? Matko jedyna, dobra. Chłopaki! Jedziemy na misję! Simply call them here and your dedication to Koopa Keep will be complete. Wdrap się na wieżę, dobra. Chyba wieża jest tutaj, tak miałem wrażenie. Chyba. Nie będę dzwonił do nich, no nie! Jakimś rogiem chociaż jakbyście to zrobili, come on! While the rest of you have been picking your respective arses, Sir Douchebag has gone out and brought help to our kingdom. Sir Douchebag, it is time to finally give you a title worthy of your deeds. By the power of Mandaloth, third born of the Red Guard, and by the glory of Crest, I hereby anoint thee Commander Douchebag, with all the rights and privileges accompanied therein. Commander Dekiel. Nie no, świetnie. Eric! We know where the elves are hiding their stick. What, really? We just intercepted their messages on Twitter. You mean you shot down their message, Raven? Right, we shot down their Raven, and the evil elf king is hidden a stick inside his desk at school. Of course. Kyle hid it in his desk. Citizens of Koopa Keep, we know where the elves are hiding the stick. I told you they were cheating. Now we shall march on the skew and make the hallways drip with elven blood. Huzzah! Przerażające. Ua, będzie się działo za chwilę. Defenders of freedom! I thank you for your courage and your audacities in joining our fight. Tonight, we are no longer the humans or the Goths. Tonight, we unite as one
I feel like such a homo sapien right now. The humans are here! Okay, blow their horn! Blow ours, Butters. Guys, flank left! Goth kids, prepare to attack from behind! A ja tu zostaję i będę się patrzył. They've barricaded the entrance. The elves are up to their old Jew tricks again. Find another way in. Take out the barricade from behind. Wow. Wow. Jako dostałem broń? Ognista różdżka. Jakie to jest słabe. Ja chcę to. Ognisty. No i to jest broń. Dobra. W tym miejscu zakończymy ten odcinek, bo już jest najwyższy czas. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.